Witam Państwa, Monika Chojecka w programie Kowalski-Chojecki na żywo we wtorek 21 sierpnia. Nadajemy ze studia letniego Idź Pod Prąd. Ze mną pastor Paweł Chojecki, witam Cię serdecznie. Witam. Nie ma z nami Mariana Kowalskiego, jest na zasłużonym urlopie. Pozdrawiamy Agatę i Mariana i życzymy dobrego wypoczynku. A my dziś zadajemy pytanie, czy ksiądz Rydzyk zbuduje amerykańską partię w Polsce? Skąd ten pomysł w ogóle? No, musimy się posiłkować Gazetą Wyborczą, która twierdzi, że ustaliła, że ksiądz Rydzyk chce szachować PiS przed wyborami do Europarlamentu. Zaufany człowiek zakonnika sonduje, czy możliwe jest wystawienie listy księdza Rydzyka, którą wesprze milioner z USA Steve Bannon. Przypomnijmy, był to szef kampanii wyborczej i doradca Donalda Trumpa. Teraz ich drogi się rozeszły, oficjalnie przynajmniej, ale my tą ofertę Steve'a Bannona dla Europy, budowania prawicowej alternatywy dla lewactwa, odczytujemy po części, że jest to też ręka Donalda Trumpa. Na dowód tego można pokazać, że równolegle odbyło się spotkanie jednego z senatorów z Teksasu z księdzem Tadeuszem Rydzykiem, które zorganizował pan Johnny Daniels. Także jeśli by nawet pan Bannon tu nie był może w najbliższych dzisiaj relacjach z prezydentem Trumpem, choć szczerze wątpię oczywiście, to widać, że Amerykanie szukają w Polsce jakiegoś obejścia PiS-u, który zdradził sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. No, w naszym rozumieniu zdradził też Polskę, oddając ją w łapska Niemiec, Rosji i Chin. Stąd te letnie, tu niby lato, wszyscy powinni być na wakacjach, a tutaj się dzieje, tu się dzieje, tu już Węgry, mówiliśmy wczoraj, stają na czele tej koalicji proamerykańskiej w środkowej Europie, a teraz widać, że tu ksiądz Tadeusz Rydzyk wchodzi do gry. Ksiądz Tadeusz Rydzyk, rzeczywiście to spotkanie z przedstawicielami amerykańskiego kongresu zorganizował prezes fundacji From the Depths Johnny Daniels, o którym już mówimy od dawna w telewizji Idź Pod Prąd. I zapewne jeszcze usłyszymy. Ale Gazeta Wyborcza pisze dalej, że mając taką alternatywę, redemptorysta chce wydrzeć Nowogrodzkiej 4-1 na listach PiS. Na razie no nie ma mowy takiej oficjalnej o tworzeniu nowej partii przez księdza Rydzyka, konkurencyjnej do PiS-u. Nie, nie, nie. Konkurencyjnej do ruchu 11 listopada, jeśli mówimy o poważnej polityce. Czyli uważasz, że to jest ruch nie przeciwko PiS-owi, ale przeciwko ruchowi 11 listopada, skoro jesteśmy takim niszowym, mało znaczącym środowiskiem? Powiedziałeś nie przeciwko, tylko konkurencyjny. Co to oznacza w takim razie? Co oznacza co? Co to oznacza, że ksiądz Rydzyk może budować konkurencyjny ruch czy konkurencyjne ugrupowanie do ruchu 11 listopada? Moim zdaniem ksiądz Tadeusz Rydzyk nie jest w stanie wystawić konkurencji dla ruchu 11 listopada z prostej przyczyny. Ruch 11 listopada opiera się na innym fundamencie, na fundamencie biblijnym. Ksiądz Tadeusz Rydzyk, choć wypełnia oczywiście swoje programy treściami biblijnymi, protestanckimi, bo zdecydowana większość filmów na telewizji Trwam to są filmy protestanckie, niestety odbiorcy księdza Tadeusza są niestety tak niezorientowani w temacie, że nawet tego nie zauważają. Jak my im mówimy, że to film protestancki, to film... Tak? Myślałem, że katolicki. Że katolicki. Chociaż jest, występuje tam, chociaż tam pastor cały, z rodziną. Cały czas jest pastor, cały czas nie ma mowy o żadnych tam katolickich takich gadżetach, które się pojawiają normalnie w filmach katolickich, czyli wstawiennictwo Wszystkich Świętych, Maryi, nie ma tam o papieżu nic, nie ma księdza biskupa, tylko jest pastor, jest kościół. Ale wystarczy trochę przekręcić tłumaczenie, no, tam nazwać troszeczkę pastora księdzem. I tak dalej. Ale wracając do tematu politycznego, ksiądz Tadeusz Rydzyk niestety dalej fundament tej swojej działalności zakłada na posłuszeństwie temu komuniście papieżowi Franciszkowi. Dalej jest w jedności z biskupami i Watykanem. Stąd buduje na piasku, buduje na nauce ludzkiej, całkowicie zmiennej. Widzimy
co wyprawia papież Franciszek, jeśli chodzi o imigrantów. Widzimy, co wyprawia papież Franciszek, jeśli chodzi o karę śmierci, czyli fundament społeczny konserwatywnego państwa. No a ksiądz Tadeusz Rydzyk jak gdyby nie zauważa, że... Wczoraj, tak, mówiliśmy... Tak, że to jest całkowicie już inny kościół, jezuicki, komunistyczny, budujący jedną światową religię. Tam zakończenie pewnej części rowerowej, to wczoraj mówiłem, tu oczywiście musimy, wiecie, mrugać okiem i tak dalej, tak jak za komuny trzeba mówić, różne takie rzeczy. Prohomoseksualne. Ksiądz taki, który lubi chłopców, no, przepraszam, takich starszych chłopców i uważa, że to jest ok, dostał bezpośredni wgląd do tajnych... Został szefem tajnego archiwum Watykanu. Tak, i rozumiemy, że będzie szukał haków na wszystkich konserwatywnych jeszcze, którzy tam pozostali, biskupów czy księży. Także widać, że tutaj ksiądz Tadeusz Rydzyk ogromną szkodę robi i Polakom, i swojemu przedsięwzięciu, budując go na tak fałszywym fundamencie. Czyli pierwsza różnica to jest fałszywy fundament. My mówimy słowo Jezusa Chrystusa, to jest niezmienne, to jest fundament chrześcijaństwa, to jest fundament każdego prawdziwego kościoła chrześcijańskiego, a ksiądz Tadeusz Rydzyk niestety mówi, że nauka katolicka jest tutaj fundamentem i na niej trzeba budować. Nic dobrego z tego nie wyjdzie, co pokazała i historia, i co pokazuje też teraźniejszość. Wystarczy zobaczyć dwie Ameryki. Jedna jest katolicka, ona się nazywa łacińską, a druga jest protestancka. No to są właśnie Stany Zjednoczone Ameryki, no która się rozwinęła, która osiągnęła Boże błogosławieństwo, która zdominowała świat, no to chyba nawet uczeń pierwszej klasy szkoły podstawowej, już zapoznany nieco z historią i z atlasem czy globusem, już będzie wiedział, gdzie to wszyscy tam patrzą na ratunek, gdzie uciekają wszyscy uciśnieni, gdzie jest rozwój gospodarczy, gdzie jest największa armia świata i tak dalej. To są oczywiste oczywistości. Niestety ksiądz Tadeusz Rydzyk nie ma odwagi zerwać z tym fałszywym fundamentem, a druga sprawa to ludzie. To, co odróżnia ewentualne środowisko księdza Tadeusza Rydzyka od ruchu 11 listopada. My szukamy ludzi, którzy rzeczywiście mają moc do zmiany swojego osobistego życia i dopiero wtedy możemy ich pokazywać, czy wystawiać, żeby zmieniali życie innych ludzi. Kogo zaprezentował nam ksiądz Tadeusz Rydzyk? Pana Piotrowskiego. To jest poseł do Europarlamentu z Lublina. Mirosław Piotrowski. Kompletny nierób. Kompletny nierób. Pokażcie mi, kto w Lublinie zna tego człowieka albo jedno jego dokonanie. Idźcie na ulicę i spytajcie. Człowiek z Lublina, oczywiście z Komunistycznego Uniwersytetu Lubelskiego. No, głosują na niego tylko dlatego, że, Rydzyk kazał. Występuje często ksiądz w Radiu Rydzyk Maryi, kazał, no to na niego głosują, ale to jest człowiek tak przezroczysty, jego nie ma, nie istnieje, niczego nie zrobił w Lublinie. Drugi Ryba, no to jest ten, profesor który Ryba. Zakazał Marianowi Kowalskiemu i nam występów w Kiku. Pamiętacie, możecie sobie sprawdzić na internecie, jest tego, jak rozmawiać z pisowcami. Marian tak pięknie, obrazowo i dobitnie tłumaczy klubowi Gazety Polskiej, jak tu w Klubie Inteligencji Katolickiej, pod obrazem tam z Jasnej Góry i tak dalej, takim ciemnym. I wszystkim się to podobało, setki tam różnych komentarzy, dziesiątki tysięcy wejść, a ksiądz, nie przepraszam, nie ksiądz, profesor Ryba. Też z Komunistycznego Uniwersytetu Lubelskiego, ksiądz Ryba zakazał telewizji Idź Pod Prąd i Marianowi Kowalskiemu już wstępu do tej instytucji. No to tylko pokazuje, jakiego formaciku, bo nie formatu, jest to człowieczek. Oczywiście opowiada kucypały o historii Polski i tak dalej, i tak dalej. No trzeci z tych kandydatów to pan Szyszko. Profesor Jan Szyszko. Ten rzeczywiście czegoś dokonał, pozwolił ludziom, czy przywrócił ludziom wolność w pewnym sensie gospodarowania na własnym terenie, no ale z jednej strony okazał się politykiem nieskutecznym, a druga rzecz, że popularności wielkiej też on nie ma. Został zdymisjonowany. Wielu ludzi ma tam do niego różne ale i tam, no nie będę w to wchodził, ale ta trójca pokazana jako ludzie tej nowej proamerykańskiej partii, która miałaby rzeczywiście dokonać radykalnej zmiany, to są ludzie, którzy nadają się do PiSu. Oni tam dobrze pasują.
czyli niemoty polityczne. I niech oni lepiej w PiSie zostaną i nie zawracajmy Amerykanom głowy, bo tylko wstyd będzie z takimi ludźmi. Już przygość do nazwisk, ja jeszcze chciałam wrócić do fundamentów tej nowej partii, która mogłaby powstać, tak, tej amerykańskiej partii w Polsce, kierowanej z tylnego siedzenia przez księdza Rydzyka. Jaki charakter miałaby mieć taka ewentualna partia, skoro, tak jak powiedziałeś, nazwiska są, jakie są? Czy ta partia byłaby wierna amerykańskim zasadom biblijnym, chrześcijańskim, konserwatywnym? Ci ludzie zielonego pojęcia nie mają o tym, czym jest Ameryka i na jakim fundamencie jest zbudowana. Mówi się też, że są chrześcijanami, tak? Ja chciałem spokojny program, a ty mnie chcesz denerwować. Takie moje zadanie. Chrześcijaństwo to związek z Jezusem Chrystusem, a nie z tą mędą watykańską. To tak, żeby było jasne dla wszystkich. Jaki to ma skutek praktyczny? No to widzicie, tu ja nawróciłem się tam wiele, wiele lat temu. Całe życie konsekwentnie robię to samo. Można zobaczyć, co ja mówiłem 10 lat temu na ten temat, 20 lat temu, 30. To będzie całkowicie spójny przekaz. Nie polecam siebie, polecam Jezusa Chrystusa, osobistą więź dla ciebie z Jezusem Chrystusem, bez żadnych pośredników. Ja mogę nie istnieć, a ty weź do ręki słowo Jezusa Chrystusa, przeczytaj, jaką on ma ofertę dla ciebie, że umarł na krzyżu za twoje grzechy i teraz chce wejść do twojego serca. Jezus mówi, oto stoją drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos, to nie przez Najświętszą Panienkę, nie przez księdza Alfonsa, nie przez kropielnicę, chrzcielnicę, sakramenty, Eucharystię, nie wiadomo co. Jezus już zajechał na chatę do ciebie, już chce wejść do twojego serca. Wszystko już zrobił dla ciebie, chce tylko twojego, tak, chce, żebyś przyjął go jako swego Pana i Zbawiciela, dał się obmyć jego krwią. To jest chrześcijaństwo. O tym katolicyzm nic nie mówi. O tym ksiądz Rydzyk niestety mówi tylko ustami amerykańskich pastorów, ale nie ma odwagi Polakom powiedzieć, że Watykan i Kościół katolicki zwodził ich 500 lat. Ale mówiłeś kilka razy już w telewizji Idź Pod Prąd, że ksiądz Rydzyk jest kryptoprotestantem. Można powiedzieć, że nawrócił się do Jezusa Chrystusa według ciebie, oddał swoje życie Jezusowi. Może to jest ten moment, że on zrobi coming out, no tak mówiąc. A, no to wtedy zmieniamy ocenę, ale póki nie zrobił, no to nie gdybamy. Jezus powiedział, pamiętasz, co opowiedział o soli? Że od czego jest sól? Żeby być słona. Tak jak od czego jest światło? Żeby świecić. A do czego się nadaje niesłona sól? Do czego się nadaje światło położone pod łóżkiem, schowane? Bez sensu. To jest do niczego. Ja jestem przekonany, że ksiądz Tadeusz Rydzyk jest nowonarodzonym ewangelicznym chrześcijaninem. Że jest zbawiony, inaczej mówiąc. Ale ze względów koniunkturalnych ukrywa to przed Polakami. Tak samo robili niektórzy faryzeusze w czasach Jezusa. Uwierzyli po cichu w Jezusa. Ten Józef z Arymatei, który przyszedł po ciało. Czy Nikodem, który rozmawia, trzeci rozdział Ewangelii Jana. Tak. Oni wiedzą, kim jest Jezus. Oni rozumieją, że trzeba do Niego przyjść po zbawienie osobiście, a nie przez religię, kościół czy synagogę. Oni przyszli w ciszy swojego serca do Jezusa Chrystusa, ale boją się stracić swoje przywileje, bo mają wysoką pozycję społeczną, religijną i polityczną. Boją się tego. Ale przychodzi taki moment, jak na przykład Józef z Arymatei, że dokonuje coming outu, przychodzi do Piłata po ciało Jezusa, daje swój grób publicznie, utożsamia się z Jezusem Chrystusem. Grożą mu za to poważne konsekwencje, ale jednak on miał na tyle odwagi, dlatego ja wzywam ciągle księdza Tadeusza. Koniec tych podchodów, koniec tego oszukiwania Polaków, koniec półśrodków, czas na jasne powiedzenie Polakom prawdy. Kościół katolicki zdradził Jezusa Chrystusa. Ratujcie się, wzywając osobiście Jezusa Chrystusa. To powinien powiedzieć ksiądz Tadeusz Rydzyk, jeśli chce odzyskać twarz, jeśli chce być solą dla Jezusa Chrystusa, który rzeczywiście ma smak, który jest słony dla niektórych niemożliwy do przyjęcia, ale jednak bez niego niemożliwa jest konserwacja świata. Niech będzie światłem, proszę bardzo, niech będzie światłem większym niż Idź Pod Prąd, stokroć większych. Przyjmuję to,
ale niech powie Polakom prawdę. Ma 1,5 miliona tam w najwyższych szacowaniach, bo tam w rzeczywistości to jest mniej słuchaczy. Dlaczego księże Tadeuszu, trzymasz ich w ciemności? Dlaczego nie powiesz im prawdy? Jeśli ty puszczasz amerykańskie filmy protestanckie, oni tego nie rozumieją, bo myślą, że to jest to samo, co mają na mszy u księdza proboszcza, czy u biskupa tego kardynała, nie kardynała, tylko prymasa Polaka, który im mówi, że jak chodzą do kościółka, jak przyjmują Eucharystię, to znaczy, że muszą przyjmować nachodźców. To mówi kościół zdradziecki. Zaraz do tego przejdziemy, a ja przypomnę, że jesteśmy na Idź Pod Prąd TV, nadajemy na żywo. Wróciliśmy na ten kanał po blokadzie ze strony lewackiego YouTube'a. A propos, właśnie prezydent Trump na Twitterze ujął się za nami. Podałem dalej, możecie sobie zobaczyć. Za blokowanymi konserwatystami i chrześcijanami. Taka youtuberka, proszę dziewczyny, żeby mi pomogły, jak się nazywa youtuberka, która została zablokowana. A ja powiem więcej o tym tweecie. Mówi, że mówi prawdę. Właśnie mówią, prawicowców blokują, lewicowcom nic się nie dzieje. I jeszcze dał obietnicę. Ja z tym skończę. Czekamy na czyny. Aktywist Mami została zablokowana na Facebooku tym razem i Donald Trump ujął się za tymi, którzy są przez lewaków blokowani. Pytanie, kiedy Donald Trump dowie się o Idź Pod Prąd? Może już co nieco o nas wie. Ja przypomnę, że... W Białym Domu, wiecie, działy się dziwne rzeczy. Pamiętacie z petycją? Tam ta petycja ruszyła. Później stanęła, potem zniknęła, potem znowu wróciła, potem została zablokowana, plato było, nic się nie działo, potem znowu zaczęła pikować i kiedy zbliżała się do 100 tysięcy, coś się wydarzyło i została zatrzymana. Myślę, że w Białym Domu dokładnie przeczytali tę petycję. Pozdrawiamy urzędników Białego Domu. Ja przypomnę, że na naszym anglojęzycznym kanale na YouTubie Make Poland Great Again nagraliśmy dwa programy po angielsku, czy Polska powinna przyjąć ofertę Trumpa Bannona, a także czy Polska jest duchowo gotowa na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. A na stronie ewybory.eu Kasia przed chwilą mi powiedziała, że jest sonda prezydencka. Wczoraj mówiliśmy o sądzie do wyborów parlamentarnych, a dzisiaj kto powinien zostać prezydentem Polski? Marian Kowalski oczywiście wygrywa, ale możemy ten wynik poprawić w wczoraj trakcie zdaje programu. Się, ruch 11 listopada na tej stronie doszedł do 45. Ktoś mi z naszych widzów przesłał zrzuty. Ponad 45 do 46% dochodził wynik to jest głos ruchu 11 internautów listopada. Zaangażowanych politycznie, którzy interesują się sprawami naszego kraju. No dobrze. To zacznijmy może z drugiej strony. Dlaczego Amerykanie zwrócili się do księdza Tadeusza Rydzyka, a nie na przykład do ruchu 11 listopada? Amerykanie są pragmatyczni, to jest raz. Tu widać, że ten senator z Teksasu, zakładam, że to jest biblijny protestant, bo w Teksasie to nie Brian wiem, czy... Bebin. Zakładam, jeszcze nie sprawdzałem, może Czarek sprawdzi w międzyczasie, ale przyjmując to założenie, nawet gdyby był katolikiem, bo tam jest część katolików pochodzenia na przykład kubańskiego, to doskonale zdaje sobie sprawę, jaki jest fundament duchowy Ameryki, że to jest Słowo Boże, że to jest Biblia, w każdym sądzie można to zobaczyć i też oczywiście można zobaczyć, że to ewangeliczni chrześcijanie, czyli protestanci biblijni, wybrali Donalda Trumpa na prezydenta. To oni 80 ponad, zdaje się, procent głosów mu dali. Czyli ten człowiek, choć zna biblijne chrześcijaństwo, to ze względów pragmatycznych podejmuje współpracę z księdzem katolickim. Po pierwsze, wiedząc, że on rozumie sprawy biblijne, nie? Bo praktycznie cały content telewizji Trump to są piosenki tłumaczone albo nawet niekiedy żywcem wykonywane przez amerykańskie protestanckie chóry, czy to samo jest z filmami. I ze względów pragmatycznych, myślę, oni uważają, że ten człowiek daje gwarancję dotarcia do Polaków. Tylko nie biorą pod uwagę, myślę,
Czyli inaczej mówiąc, Amerykanie są też niedoinformowani. Myślę, że szczególnie to, co powiedział ten senator, nie, przepraszam, to chyba Johnny Daniels powiedział, ale możemy to sprawdzić. Johnny Daniels, wielu z Was w swojej społeczności, środowisku ma Polaków, młodych Polaków i ci ludzie właśnie oglądają telewizję Trump. O właśnie, ja nie znam młodego Polaka, który by oglądał telewizję Trump. Ty znasz? Czasami oglądamy, ale, ale ze względu na ja nie jestem młody. Zawodowe. No tak, wiem, ale... że Cezary Kłosowicz też czasami ogląda. Cezary Kłosowicz też, ale no, czy znacie jakiegoś młodego Polaka w swoim środowisku, który ogląda telewizję Trwam i rajcuje się tym, znaczy, co tam jest? Na pewno jest jakaś grupa. No, znam bo to... kilku, ale oni po prostu studiowali w Akademii Tadeusza Rydzyka. No to jak studiowali, to co innego. Ale jeśli chodzi o popularność telewizji Trwam, to ona umiera wraz z posuwaniem się tego elektoratu, na którym zaczęła budować, czyli tego elektoratu, który publicznie sobie w radiu jeszcze, w Radiu Maryja odmawiał różańce, nie? I, i tam i słyszał oczywiście inną narrację. Tu, jeśli chodzi o zasługi dla księdza Tadeusza, to są ogromne, jeśli chodzi o przeoranie tej świadomości komunistycznej Polaków. To ksiądz Tadeusz, dopóki nie pojechał na reprymendę do Watykanu, do Jana Pawła II, był anty wejścia do Unii Europejskiej. Tak, ale pojechał, wezwał go papież Jan Paweł II na dywanik. Ja pamiętam jego wypowiedź w Radiu Maryja na temat Unii Europejskiej po powrocie z Watykanu. On wywiesił białą flagę, mówił, no nie możemy mówić, że Unia Europejska to piekło, oczywiście to też nie niebo, to taki czyściec, dlatego nasza pozycja będzie taka sceptycznych obserwatorów, ale już nie atakujemy. Widać, że no, rzeczywiście moim zdaniem ksiądz Tadeusz Rydzyk ma zbyt elastyczny kręgosłup, taki powiedzmy moralny, za bardzo mu zależy na utrzymaniu tego swojego imperium, że jest gotowy poświęcać prawdę. Myślę, że doskonale znał prawdę o bezbożnej Unii Europejskiej, ale na rozkaz papieża Jana Pawła II po prostu zmienił zdanie. Dla chrześcijanina jest to niegodne. Powinniśmy zawsze bardziej słuchać Boga niż ludzi. To jest wzór apostolski. Możecie sprawdzić sobie w Dziejach Apostolskich, kiedy apostoł Piotr jest i inni apostołowie są zmuszani przez swoich przywódców religijnych do mówienia nieprawdy, albo do zakończenia mówienia prawdy. Oni powiedzieli, mamy w dupie wasze nakazy, my Boga będziemy słuchać. Może ksiądz Tadeusz mógłby troszkę grzeczniej tam to powiedzieć papieżowi, ale w tym duchu. On niestety wtedy stchórzył i do dzisiaj widać, że ten kręgosłup elastyczny mu pozostał. Także Amerykanie myślę, że są troszeczkę wprowadzani w błąd, jeśli chodzi o siłę rażenia księdza Tadeusza. Myślę, że on w kontrze do PiSu to już w ogóle nie ma szans. No właśnie, czy twoim zdaniem to będą tylko te cztery jedynki popierane przez księdza Tadeusza Rydzyka na listach PiS do Europarlamentu, czy nowa partia? Dokładnie tak myślę, że Rydzyk oszuka Amerykanów. Będzie w jakim sensie? Wykorzysta ich do swojej rozgrywki z PiS-em. Nie pójdzie na konflikt z Kaczyńskim, bo się boi. Powiedziałem, że to jest jednak człowiek, który nie ma takiego niezłomnego charakteru, przynajmniej jeszcze go nie pokazał, może w przyszłości, co mówiłem wcześniej. Dlatego on wie, że pójście na wojnę z Kaczyńskim to jest dla niego ogromne ryzyko, bo pieniądze, owszem, Amerykanie mogą dać na kampanię, ale nie będą utrzymywać tych wszystkich jego przedsięwzięć medialno-uniwersytecko, nie wiadomo jakich, to musi być cycek rządowy. On się już tam podpiął pełną, no już tam nie będę wchodził w analogię, ale sobie możecie wyobrazić i ciągnie na te to wszystkie pytanie, tak zwane dzieła. Rzeczywiście dadzą się nabrać? A piłka jest w grze. Piłka jest w grze, my mówimy do Was, Amerykanie też to słyszą, przecież jak widać interesują się polską polityką. Jakie będą ich szacowania, jakie będą ich oceny, tego nie wiemy. Ja tylko mówię, że moim zdaniem ksiądz Tadeusz rozegra swoją sprawę, czyli żeby te miernoty, tych jełopów swoich powsadzać na listy pisowskie, na jedynki i w tym momencie zakończy grę. Jeśli Kaczyński mu da te jedynki, Kaczyński próbował wojny z Rydzykiem w Lublinie. Także w Lublinie. Pamiętamy profesora Parucha, to akurat byliśmy osobiście też zaangażowani w kampanię wyborczą profesora Parucha. On dostał od Kaczyńskiego jedynkę, a ksiądz Tadeusz Rydzyk został przez Kaczyńskiego upokorzony
że jego ten przydupas, czyli Piotrowski, tak zwany profesor z Komunistycznego Uniwersytetu Lubelskiego, dostał dwójkę. Nie? To był policzek. I wszyscy myśleli, że wygra Kaczyński. A Kaczyński dostał łomot, znaczy profesor, ten jakąś tam nazywa. Profesor Waldemar Pawlak. Profesor Waldemar Pawlak, teraz szef doradców jaśnie oświeconego prezydenta, nie, premiera i zdrajcy Mateusza Morawieckiego. Także jakąś tam nagrodkę dostał, ale tu poniósł sromotną porażkę z księdzem Tadeuszem. Także Kaczyński myślę, że nie będzie chciał zadzierać. Widać, że musiał ksiądz Rydzyk wytoczyć cięższe armaty, żeby tam tych swoich przydupasów na listach umieścić. Tych nierobów, powtarzam, Piotrowski to jest symbol nieroba politycznego, który ogromne pieniądze ciągnie kampanię, znaczy wiecie, te kolejne lata, które jest, bo to już chyba trzecia czy czwarta ma być jego kadencja w jego parlamencie, także swój ryj to już tam, wiecie, po samą dupę chyba w tym korycie już europejskim zanurzył, ale zobaczcie, nie ma żadnych efektów dla Lubelszczyzny, nie ma żadnych efektów dla Polski z tego człowieka, także może tylko załatwia coś księdzu Tadeuszowi Rydzykowi i jego tym medialnym projektom. Także myślę, że Rydzyk nie zrezygnuje z państwowego koryta. Mhm. Jest w to zbyt umoczony, dlatego wykorzysta tylko Amerykanów do własnej rozgrywki, a potem pójdzie razem z PiS-em, mając te swoje jedynki dla przydupasów. Dlatego też, gdyby Amerykanie znali przeszłość księdza Tadeusza Rydzyka i to, jak wygląda sytuacja polityczna w Polsce i jego dokonania, wiedzieliby, że to jest człowiek, z którym absolutnie nie można wiązać sojuszu cywilizacyjnego. Taktycznie można go rozegrać, taktycznie można go wykorzystać, ale sojusz cywilizacyjny z tym środowiskiem, dopóki ksiądz Tadeusz nie odzyska smaku, nie postawi światła na świeczniku, czyli Jezusa Chrystusa, nie ma żadnego sensu. Mówi się także o Antonim Macierewiczu, ale Gazeta Wyborcza stwierdza, że dla Macierewicza zgoda na start z konkurencyjnej wobec PiS listy byłaby końcem w polityce. Byłoby to samobójstwo. Nazwiska byłego ministra obrony nie ma na tej krótkiej liście ojca Rydzyka, ale to nazwisko się pojawia w tym kontekście. Mówiliśmy wielokrotnie, ja dawałem czas panu Macierewiczowi, żeby stanął po stronie prawdy. Widać, że on niestety też ma taki elastyczny kręgosłup i to takie symboliczne pojednanie z Kaczyńskim na 70. rocznicy urodzin Antoniego Macierewicza pokazało, że on idzie do kompletnej kapitulacji, będzie wiernym pieskiem Kaczyńskiego, będzie wychwalał Morawieckiego i zdradę Polski. O tym, kiedy będzie słyszał o jawnych aktach zdrady, będzie mówił, że to nieprawda, że to fake news, tak jak Błaszczak zaprosił komunistyczne wojska do świętowania stulecia niepodległości Polski, a Macierewicz w telewizji Republika mówi, że to fake news. Cała Polska o tym wie. Jest to na stronach marynarki wojennej. A on mówi, że to fake news. No, pluje Polakom w oczy i kłamie. Bardzo jestem tak zdegustowany postawą Antoniego Macierewicza i że tak tanio się Kaczyńskiemu znowu sprzedał. I może ostatnie pytanie w tym temacie. Czy uważasz, że Trumpowi czy Bannonowi uda się zmienić kierunek, w którym zmierza Unia Europejska? Gazeta Wyborcza zwraca uwagę na to, że ten ruch The Movement, czyli Fundacja Bannona, ma za zadanie rozłupanie najsłabszego ogniwa Unii Europejskiej, czyli Parlamentu Europejskiego. Polska dzisiaj dla Stanów Zjednoczonych w tej grze, w innej może nie, ale w tej grze jest tak zwanym zapasowym rozwiązaniem. Mówiliśmy o tym już wystarczająco dużo, tylko krótko powtórzę. Amerykanie postawili na Węgry, na protestanckiego, biblijnego chrześcijanina Viktora Orbana. To on jest tym przywódcą europejskim, to Węgry są tym narodem i państwem, które mają poprowadzić ten taran, który ma rozbić Parlament Europejski. Ale tylko dlatego postawili na Węgry, ponieważ Polska odrzuciła ofertę Donalda Trumpa. Dlatego
mówię, że Polska, i to w tym programie, którym mówiłaś na początku, czy Polska jest duchowo gotowa do sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, odpowiedź jest chyba jeszcze nie. I to właśnie wszystko przez to. Węgry to 20% protestantów. Węgry to przywódca, który padł na twarz przed Jezusem Chrystusem i wołał o zbawienie, kiedy zrozumiał, że jego służba lewakom, służba Soroszowi prowadzi go na manowce, prowadzi go do przepaści i politycznej, i osobistej. W 2002 czy którymś roku? W 2002 wezwał Węgrów do organizowania się w tak, koła i wtedy, obywatelskie. Tak, i tuż wcześniej mówi o tym osobiście w różnych wywiadach, że złożył swoje życie w ręce Jezusa Chrystusa, to co mówiłem wcześniej. Otworzył mu drzwi swojego życia i uznał w nim Pana i Zbawiciela. Choć wychował się w rodzinie protestanckiej, to wychowanie się w jakimś środowisku nie czynisz człowieka chrześcijanina. To dopiero podjął tę osobistą decyzję zostania chrześcijaninem, będąc człowiekiem już w pełni ukształtowanym, będąc politykiem, który miał już zasługi i posmakował władzy. I dlatego podszedł do dalszej swojej kariery politycznej całkowicie inaczej. Nie z Budapesztu, czy nie z Warszawy, jakby powiedzieć przez analogię, ale z Pcimia Dolnego normalnie zaczął swoją kampanię wyborczą, czyli postawił na tych ludzi, którzy żyją najbliżej ziemi, którzy najciężej pracują, którzy są solą tej ziemi, można powiedzieć, w tym sensie wytwarzania i dochodu narodowego, i bliskości do tych wartości, które zawsze Węgrów, podobnie jak Polaków, charakteryzowały. Mając 20% protestantów, mówię nominalnych w narodzie, mając po swojej stronie wielu oddanych Chrystusowi duchownych, wielu pastorów, to są członkowie parlamentu, to są członkowie rządu, na każdym swoim przemówieniu politycznym do narodu Orban odwołuje się do wartości biblijnych, cytuje Podobnie Biblię. Podobnie jak Donald Trump. Dokładnie tak. A u nas to... w Warszawce tacy politycy są tylko w Lublinie. Tak, ani w Warszawce, ani w Toruniu takich jeszcze nie ma. Dlatego Amerykanie postawili na Węgry. A Polska jest tylko takim kieszonkowym, zapasowym środowiskiem. Coś się może uda ugrać, ale oni wiedzą, myślę, że oni wiedzą, że nawet ksiądz Tadeusz Rydzyk to jest koniunkturalna postać, która może ich zdradzić. Pamiętajmy, że anteny, sygnał, Radia Maryja szedł z Rosji. Czyli to jest naprawdę bardzo obrotowa postać, ksiądz Tadeusz. Czy uważasz, że ten ruch Bannona czy Trumpa zmieni rzeczywiście oblicze Europy? Tak, myślę, że ten projekt się uda, tylko myślę, że rola Polski w nim prawdopodobnie będzie marginalna. Chyba, że, tu nie zamykam tego tak ostatecznie, chyba, że będziemy świadkami w najbliższych miesiącach jakiegoś ogromnego przełomu duchowego w Polsce, skoku cywilizacyjnego, że ludzie masowo zaczną odrzucać Franciszka, katolicyzm, kucypały, katechizm debilny i tak dalej, a zwrócą się osobiście do Jezusa Chrystusa. To będzie nie tylko nowa jakość duchowa, to jest oczywiście najważniejsze, jeśli chodzi o sprawy wieczności, ale to będzie nowa jakość polityczna w Polsce. Dopóki to się nie wydarzy, jesteśmy w czarnej... No dobrze, to skoro mówimy o tym nawróceniu Polaków, o które się modlimy już od kilku lat, i na rzecz którego działamy, kilkudziesięciu bardziej, przypominam moje nauczanie z ostatniej niedzieli, kiedy będzie przebudzenie w Polsce. To zanim powiemy o szefie dyplomacji Niemiec, który oświadczył, że Niemcy są odpowiedzialne za okrucieństwa dokonane wobec Żydów i Polaków, to powiedzmy, co zadeklarował prymas Polski. Nie możemy się zamykać na uchodźców. Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, nawiązał do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Oni to chyba celowo wzięli takiego gościa z takim nazwiskiem, nie? Że się Polak nazywa, bo jak zdrajca przemawia każdego dnia. No. Jest naprawdę wiernym sługą papieża Franciszka,
Polskim zdrajcą, kolaborantem watykańskim. Niepodległa Polska to nie mury i zasieki, ale dłonie wyciągnięte w geście przebaczenia, powiedział przedwczoraj w Inowrocławiu, przypominając ze świętym Janem Pawłem II, że polskość to w istocie wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie. Specjalny ambulans Caritasu od kilku miesięcy przemierza Polskę. Mówiłem, że Caritas to jest sprzedajna katolicka organizacja, która organizuje transporty nachodźców na Polskę. Podobnie jak te mafie, które przerzucają pontonami czy innymi tam kutrami rybackimi to towarzystwo z Afryki Północnej. To dokładnie, pamiętajcie, ani złotóweczki, ani grosza na Caritas. Caritas, który właśnie pod płaszczykiem tego stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości jeździ po Polskę i... I myślę dzieło, tak, pieniądze wzięli od rządu na stulecie niepodległości. Błogosławieństwo jest od błogosławieństwo papieża Błogosławieństwo mają od papieża, a Polskę rozsadzają od środka przyjmując imigrantów i jeszcze kasując od łba, bo oni jeszcze dostają normalnie, tak jak ci mafiozi, za każdy łeb przerzucony dostają działę tutaj. Projekt, jak przyznał, błogosławiąc dzieło papież Franciszek, uwrażliwia też na problemy najbiedniejszych, promuje wolontariat i niesie pomoc prześladowanym w Syrii. Jaki to ma związek, przepraszam, ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości? Taki związek, jak w Senacie Rzymskim każde przemówienie pewnego senatora zakończało się, że Kartagina musi zostać pokonana, jak Leper Balcerowicz musi odejść, no to taką samą mantrę ci sprzedajni katolicy hierarchowie robią. Każdy pretekst użyją do tego, żeby uprawiać swoją duchową prostytucję. To są duchowe dziwki, które za pieniądze mówią to, co od prymasa Polski, że trzeba przyjmować nachodźców, że każdy, kto Eucharystię przyjmuje, musi se przynajmniej ze dwóch nachodźców przyjąć, bo inaczej będzie nieważne i tak dalej. No takie kucypały ci zdrajcy opowiadają. No za pieniądze to widać, że ci ludzie nie mają żadnej moralności, nie mają żadnego poczucia patriotyzmu. To, co mówi Pismo Święte o tym Kościele, 17 rozdział Księgi Objawienia, przeczytajcie sobie. To będziecie mieli wypisz, wymaluj to, co dzisiaj robią katolicy biskupi, papież oczywiście i prymas Polak. 17 rozdział ostatniej księgi Biblii. Wypisz, wymaluj. Duchowa dziwka. Pytanie do arcybiskupa Polaka, do Caritasu, do papieża Franciszka. Jak to było w tym 1920 roku? No już 2 lata to może za to niepodległości. Prosić o przebaczenie będziemy teraz. Mamy tę niepodległość, czy nie przypadkiem właśnie dzięki tym zasiekom i obronie polskiej dzięki granic? Dzięki lancom, czy... dzięki szablom, dzięki karabinom i dzięki lotnikom amerykańskim. Trzeba o tym pamiętać. Ten mały dywizjon kościuszkowski, który bronił Lwowa, uratował też całą Polskę. I właśnie dzięki temu zamknięciu, a nie dzięki wielości i pluralizmowi. No może wtedy, idąc tym tropem, powinniśmy przyjąć tych nachodźców bolszewików, to jest, wiecie, podać im dłoń w geście przebaczenia. Ale komu i za co mamy przebaczać? Kto, co o co chodzi? Nie? To jest bełkot, no, który ja ci nie powiem. Absolutnie nie ma jakiegoś poznawczego waloru, czyli nie chodzi o przedstawienie jakiejś prawdy tym ludziom, tylko chodzi o gwałcenie polskich umysłów. Przyjmuj nachodźców, musisz przyjmować nachodźców, nie ma innej rady i tak dalej. Każdy ze swojej strony próbuje zgwałcić polskie umysły, że nie ma innej rady, tylko trzeba tych nachodźców przyjmować. No. Nie ma rady, czytamy na... W gwałcie bierze udział Kościół rzymskokatolicki. Czytam na portalu goście.pl. Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak, który nawiązując do słów papieża Franciszka przypomniał, że udział w Eucharystii zobowiązuje do naśladowania Jezusa, do przejęcia Jego stylu myślenia i działania, a więc także do troski o ubogich i potrzebujących, w których mamy Go przecież rozpoznawać. Dzisiaj każde kazanie katolickie będzie się kończyć. Przyjmuj nachodźców. Każde nauczanie biblijne opiera się na Ewangelii, czyli przyjmij Jezusa Chrystusa do jego serca, zerwij z grzechem. A ci
te dziwki duchowe cały czas mówią, że chrześcijaństwo sprowadza się, przyjmuj na chodźcu, przyjmuj na chodźcu, przyjmuj na chodźcu. No ale katolicyzm utożsamia... Co tam jeszcze chodzi, to już sam sobie winien. Utożsama przyjęcie Chrystusa z przyjęciem na chodźcu. No to właśnie dlatego udział mówię. W Eucharystii zobowiązuje do pomocy innym, a zwłaszcza ubogim, ucząc nas przechodzenia od ciała Chrystusa do ciała braci, gdzie oczekuje, że Go rozpoznamy, będziemy Jemu usługiwali, oddawali cześć i miłowali. Prostytutka to też kobieta. Mamy ona oddawać ma cześć. I wygląda tak, i ma możliwości wszystkie, żeby służyć we właściwy sposób tym, co Bóg jej dał. Ale postanawia za pieniądze zaprzeczyć tym wartościom, do których została stworzona i sprzedawać swoje ciało, kto więcej zapłaci. To jest prostytutka. Kościół katolicki miał walory duchowe. Mógł je wykorzystać na chwałę Jezusa Chrystusa. Ale za pieniądze sprzedał się diabłu i głosi dzisiaj wartości antychrześcijańskie, wartości diabelskie. Mówi jedno za drugim kłamstwo. A ojcem wszelkiego kłamstwa jest diabeł. Podobnie dzieje się w Niemczech. Kościoły udzielają azylu imigrantom, którzy dostali decyzję o deportacji, czyli mają wyjechać z kraju, a kościoły przyjmują. Historia tej tradycji sięga nawet do Starego Testamentu. Czytamy na portalu Demon czy Deon.pl. Dziś niemieccy chrześcijanie wykorzystują ją, by działać ponad prawem. Niektórzy politycy mówią o chrześcijańskim szariacie. Setki kościołów w Niemczech korzysta z biblijnej i średniowiecznej tradycji, by chronić i gościć migrantów. Absolutnie to bzdura. Podstawowe kryterium... Absolutna bzdura. To jest kłamstwo na kłamstwie kłamstwem pogania. To są jezuici. To właśnie ten sprzeciw wobec państwa, żeby przyjmować na uchodźców, bo państwo niemieckie mówi, już wiecie, które to państwo jest upadłe, jeśli chodzi o przyjmowanie na uchodźców, ale nawet tam są jacyś jeszcze urzędnicy, którzy mówią, nie, tego dziadygę nie bierzemy, tego deportujemy. Bo to terrorysta na przykład. Tak, a co robią jezuici? Oni go chowają do klasztoru, do kościoła przed państwem, dają mu pół roku schronienia w Niemczech i wypuszczają go później z powrotem i on składa drugi wniosek azylowy i tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko. To robią katoliccy jezuici. Czyli już to, co mówiliśmy, to jest wrogie przejęcie kościoła rzymskokatolickiego przez jezuitów. Czyli przez sługi diabła, można tak powiedzieć. I oni już nawet lekceważą, no już tam mówię, dobro swojej ojczyzny, lekceważą tam wyroki tych sądów, że mówią, że ci ludzie są zagrożeniem dla tego państwa. Oni jeszcze jak burę świnie kłamią, wycierając sobie mordy słowem Bożym, przekręcając je dokładnie tak, jak diabeł przekręcał w kuszeniu Jezusa Chrystusa. Dawał część prawdy i doklejał do tego nieprawdę. Zobaczcie, mówią o miastach schronienia w Starym Testamencie, że to są miejsca, gdzie przechowywano nachodźców. No, w łeb się tego. Wiedzą, że i tak nikt tego nie przeczyta z tych katolików, którzy w ogóle Biblii nie znają, nie otwierają, dlatego mogą im takie kucypały opowiadać, co to były miasta schronienia w Starym Testamencie. Kiedy człowiek kogoś zamordował, miał być wykonana na nim egzekucja, kara śmierci. Ale zdarzało się, że człowiek kogoś zabił nieumyślnie. Czyli pracowali na polu, na przykład drzewo ścinali. Często się zdarza, że sikiera wyskoczy z trzonka, poleci z rozmachem, uderzy kogoś w głowę, trup na miejscu. I co wtedy zrobić? Oczywiście bliscy tego świata patrzą, gość z sikierą w głowie, a tu jest ten, którego to jest sikiera. Od razu chcą zrobić to, co Bóg nakazał, czyli mordercę zabić. Wtedy ten człowiek, było kilka takich miast w Izraelu, miał jak najszybciej spieprzać do najbliższego miasta schronienia. Czyli ten, który dokonał morderstwa, zabił człowieka, ale niechcący, czyli morderstwa nie powinienem powiedzieć, zabił człowieka, ale niechcący, przynajmniej w jego rozumieniu. On spieprza do miasta schronienia i tam czeka na sprawiedliwy sąd. Gdzie tu są? Gdzie tu jest o przyjmowaniu imigrantów? Ludzie kochani. To podstawowe kryterium... Banda oszustów jezuickich! Rzeczywiście ksiądz Dieter Miller, jezuita, jeden z koordynatorów azylu kościelnego w Niemczech, w wywiadzie dla Deon.pl, również ten portal jest jezuicki, nie polecamy, ale stręczy imigrantów, to podstawowe kryterium wiary, jak traktujesz obcego. Czy to jest prawda bzdura, biblijna? Absolutna bzdura.
Jeśli obcy idzie do ciebie po to, żeby cię obrabować, to obowiązkiem chrześcijanina. Tak jak po co ma pasterz lagę, czyli tak zwany pastorał dzisiaj to się nazywa w kościele katolickim. Przecież to jest broń, żeby chronić owce przed tymi, którzy chcą je zabić, ostrzyc, wykorzystać, rozgonić. Po to jest pasterz, po to każdy katolicki biskup nosił pastorał. A nie po to, było jak mieć kiedyś. Żeby przyjmować wilków do stada? Nie po to? Wilków w ławczej skórze. Skóry wilcze tylko przyjmowali później. Jak zimno było, no to tam mogli użyć skóry wilka i tak dalej. To jest zadanie chrześcijańskich pasterzy. Jezus przecież opowiadając historię o gospodarzu, mówi, gdyby gospodarz, czyli ojciec rodziny, wiedział, że przyjdzie złodziej, będzie się podkopywał czy coś takiego, to co by zrobił? Przyjąłby go chlebem i solą? Czuwałby u drzwi, bagnet na broń. To jest chrześcijaństwo, a nie jakieś, tu Marian by już ładniej powiedział, no powiedzmy pierdu katolickie, no. A propos migrantów. Ale już my się, nasi widzowie też tego mają dosyć, bo już to wiedzą, no. Pozdrawiamy nowych widzów, to dla was może to jest nowe, ale ci, którzy nas oglądają od paru lat, to ja się czuję nieswojo, że muszę to powtarzać. Myślę, bo że nasi to wiedzą. Jest to bardzo cenne, żeby powtórzyć to, ponieważ jest dużo nowych widzów i także widzowie pytają nas, jak odpowiadać tym, którzy właśnie te takie parabiblijne argumenty przytaczają na to, żeby przyjmować uchodźców. My niedawno mówiliśmy o tym, że ta organizacja migracji właśnie do Europy jest, za tym stoi rząd światowy. Oficjalnie ONZ przyznał to w dokumencie Agenda 2030. Który został opracowany wespół z katolickim Watykanem, no, żeby nie było tu żadnych złudzeń i niedopowiedzeń. Dzisiaj Kościół Rzymski przygotowuje zagładę cywilizacji chrześcijańskiej przez wprowadzenie w czyn doktryny multikulti za pomocą nawały nachodźców. Na Europę przede wszystkim, ale także na Stany Zjednoczone, bo papież Franciszek też i Trumpa przecież atakował, mówiąc, że nie jest chrześcijaninem w kampanii wyborczej, dlatego że nie chce przyjmować tych nachodźców tam akurat z Meksyku i z bardziej na południe krajów katolickich. To jeszcze w temacie imigrantów, tak mówi prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, a w Poznaniu, w Jeżycach, Marokańczyk zadał kobiecie kilka ciosów nożem, czytamy na portalu epoznań.pl. Policja potwierdza, że doszło do tego incydentu. Rzeczywiście pochodzący z Maroka napastnik został zatrzymany w środę 15 sierpnia. Jeśli decyzja o jego aresztowaniu się uprawomocni, spędzi wreszcie następne 3 miesiące. A potem go wypuszczą. Mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia ciała i narażenia kobiety na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Jak można mówić o przyjmowaniu imigrantów, skoro właśnie w tym samym czasie dzieją się takie, zobaczcie, drastyczne, mrożące krew w żyłach już sceny. Takich wiele rzeczy, tak jak mówiliśmy o gwałcicielu tam na południu Polski, mówiliśmy o morderstwie Wełku i jeszcze kilka innych spraw, a wiele jest niezgłaszanych w żaden sposób. Na razie jeszcze w Polsce jest stosunkowo niewielu nachodźców, a już mamy dokładnie te same sygnały, które masowo docierają do nas z Europy Zachodniej, z Francji, Szwecji, Niemiec, czy Wielkiej Jeżycy Brytanii. Jeżycy to jest takie, dzielnica, taka dzielnica Poznania, gdzie niedawno byliśmy nawet. Tam właśnie na Roosevelta 5, zdaje się, no to jest taki centrum Poznania, tam pielgrzymki takich różnych młodych dziewczyn szczególnie przychodzą, gdzie te książki się rozgrywają tej Małgorzaty Musierowicz, właśnie, jest to tak zwana Jeżycjada. Tak. Piękna dzielnica. Byliśmy, i takie sceny. Oczywiście ja też musiałem tam ze swoimi tu żoną i córkami odwiedzić. Powodem agresji Marokańczyka była rzekoma kradzież jego telefonu, o której miała dopuścić się kobieta. To jest jedna z wersji wydarzeń. No i agresor miał zadać swojej ofierze kilka ciosów nożem. Tego nie wiemy. To jest być może prawdziwa wersja, że ta kobieta była złodziejką. Tylko no, zobaczcie, jak się takie sprawy załatwia w tej obcej nam kulturze. On wyciąga nóż i chce zamordować tę kobietę, ale nie wiemy, to jest jego wersja, to trzeba jeszcze sprawdzić, ale nawet jakby była prawdziwa, no to dokładnie, każdy z nas wie, że to jest absolutnie nieproporcjonalna
reakcja, jeśli chodzi o człowieka, który chce nam ukraść telefon, żeby go zamordować. A dla ludów dzikiego, tam bliskiego, dzikiego wschodu, to jest całkiem normalna reakcja. Dlatego właśnie mówi się, że Stary Testament, no to jest tam oko za oko, tam wet za wet i tak dalej, że to takie straszne, takie nieludzkie i tak dalej. To jest totalna bzdura. Właśnie taka mentalność, jak ten przybysz tu, który nas przyszedł uczyć nowej, lepszej kultury, panowała w czasach, kiedy Nowy Testament, przepraszam, Stary Testament, czyli Stare Przymierze, zostało w tamtych terenach ogłoszone. Do tej pory panowało prawo nieograniczonego odwetu. Czyli ktoś ci ukradł telefon komórkowy, mogłeś go zabić. I to byłoby wszystko okej. Okay. Właśnie Stary Testament wprowadzał na poziomie takiego wychowania zewnętrznego, czyli to się mówi cywilizowania narodu żydowskiego, ale też on miał wpływ na cały Bliski Wschód, że teraz możesz odpowiedzieć odwetem, ale tylko do poziomu tego, w jaki ty zostałeś skrzywdzony. Czyli to oznacza oko za oko, wet za wet. A potem na bazie tego podniesienia przyszedł Jezus Chrystus, żeby ogłosić także miłość do nieprzyjaciół. Ale miłość do nieprzyjaciół absolutnie nie zabiera nam prawa do obrony, jak dzisiaj oszuści z Watykanu próbują nam i wszyscy inni lewacy wtłoczyć. Prokuratura ustaliła, że to nie była obrona, tylko te rany były głębokie. No tam chciał ją zabić, dobrze, ja nie mam żadnych wątpliwości. W klatkę piersiową, tam, między w serce, innymi. Tylko nie trafił. Kobieta wyszła ze szpitala, bo nie trafił. Ale wróciła z powodu pogorszenia się stanu zdrowia. Komentarze internautów też prześledziłam, są bezlitosne dla rządu Morawieckiego. Mówiliśmy o tym. On się chwalił w Sandomierzu, że jest lepszy od Tuska, bo trochę mniej przyjmie tej kultury. Ubogacenie kulturalne i multikulti tęczowego JJ-a. Dziękujemy. Pisze Gulczas XYZ. 3 miesiące to jakaś kpina. Rozumiem, strach wyjść z domu, bo ktoś pokaleczy cię nożem i dostanie 3 miesiące za to. No przecież na Dolnym Śląsku człowiek złapany na gorącym uczynku przy próbie kolejnego gwałtu wyszedł po pouczeniu, żeby tam się grzeczniej zachowywać. Jakoś tak, no mówiliśmy parę... Miejmy nadzieję, że posłucha. Nie, no, nie nadziei nie ma. L. Morawiecki wpuścił ciapatych, a mieli nie wpuszczać. Wszyscy won, popis jedno dno. Amen. No to jest właśnie to, co się przygotowuje. Dlatego wracając do tego tematu naszego kluczowego, dzisiaj z PiS-em żaden uczciwy Polak nie powinien wiązać już żadnych nadziei. Myślę, że też ksiądz Tadeusz Rydzyk przeliczy się, próbując rozgrywać tę swoją grę, żeby tych swoich przydupasów do koryta europejskiego przez PiS przeciągnąć. Myślę, że to będzie sromotna porażka już przy najbliższych wyborach. Faktem jest, że nie ma jeszcze w całej Polsce jasnej alternatywy. Polacy, nawet pisowcy mówią, no ale no to co mamy zrobić? No na kogo mamy głosować? Na ruch 11 listopada? Nie ma tutaj odpowiednich i struktur, i reprezentacji, i osób wypromowanych, które mogłyby wejść w szranki takie wyborcze już o konkretne miejsca, gdzieś na te miejsca, czy w samorządach, czy później ewentualnie w parlamencie polskim, ale jest jeszcze do tego trochę czasu. Widać już, że to, co niesłusznie pan Daniels mówi, że to tak młodzi ludzie słuchają telewizji Trwam, niech zobaczy dowolny sondaż w internecie. Jacy to młodzi ludzie? To właśnie młodzi ludzie, zjedź pod prąd. To właśnie jesteś ty, my, z ruchu 11 listopada. To my rządzimy w internecie. I o tym świadczy sonda na portalu e-wybory.eu, sonda prezydencka. Można głosować na Mariana Kowalskiego już teraz. Wiemy od Kasi, że Marian Kowalski wygrywa, ale ten wynik możemy poprawić. No teraz wydaje się pozytywna informacja. Jeśli pozwolisz, minister spraw zagranicznych Niemiec na spotkaniu z szefem polskiej dyplomacji Jackiem Czaputowiczem oświadczył, że, no wydaje się, no ale zaraz o tym porozmawiamy, oświadczył, że Auschwitz-Birkenau, niemieckie obozy, zakłady reprezentują najmroczniejsze akapity historii niemieckiej. Za to przejmujemy odpowiedzialność za te okrucieństwa i okropności, które zostały dokonane na Żydach, Polakach. Odpowiedzialność zaczyna się od upamiętnienia. Co oznacza ta deklaracja niemieckiego ministerstwa, gdyby twoim zdaniem? Gdyby rządzili nami, Murzyni z Namibii, o Żydach z Izraela, to w ogóle nawet nie będę wspominał.
to już dzisiaj rachunki były jakby na stole Angeli Merkel. Bierzecie odpowiedzialność, płaćcie. Przykład biblijny. Tu niby chrześcijańska kultura, chrześcijańska i kraje, Polska i Niemcy, proszę bardzo. Przykład Zacheusza. Możecie sobie zobaczyć na przykład w Ewangelii Łukasza. To był taki syn tamtejszy, taki kurdupel, który chciał się wybić, no został celnikiem, a potem nawet szefem celników. To taka menda od Morawieckiego była z SS, nie? Ale coś tam jeszcze w duszy grało temu oszustowi i złodziejowi ze służb celnych, czyli skarbowych w tamtym czasie. I kiedy Jezus przechodził, to on tam wylazł na drzewo, bo jak mówię, kurdupelek, wylazł na drzewo, żeby zobaczyć, co się będzie działo. Mhm. I Jezus zobaczył w nim jednak resztkę sumienia. I że on żyje jak świnia, ale tęskni za życiem orła, motyla. I powiedział do niego osobiście, mówię, dzisiaj chcę wejść do ciebie. Dlatego pamiętacie, to oto stoją drzwi i kołacze. Jezus do każdego człowieka, który jeszcze nie otworzył mu drzwi swojego serca, już dzisiaj stoi kołacze. Kołacze też do ciebie, jeśli nas oglądasz. Cały czas, to niezmordowanie, niezmiennie, Jezus nie zasypia, nie męczy się. Stoję u drzwi i kołacze. Powiedział do Zacheusza, dzisiaj chcę wejść do ciebie. Dzisiaj zatrzymam się w twoim domu. Ten zareagował w ten sposób, że mówi, połowę tego majątku, który swoim takim synstwem zgromadziłem, rozdaję od razu. Kogo oszukałem, okradłem, oddaję w czwórnasób. To jest owoc nawrócenia. Fryce, bierzecie odpowiedzialność? Cztery razy zapłaccie. Czyli mamy te odszkodowania wyliczone, razy cztery, bach, ciach i możemy gadać o odpowiedzialności, sprawiedliwości i przebaczeniu. Proszę, na razie proszę to są, bardzo. To, są tylko, to jest program ruchu 11 listopada. To jest tylko gadanina tak zwana. Wszystkie cierpienia, które zostały zadane Polakom ze strony Niemiec, a także ludziom z innych krajów, to jest kwestia, która dla nas będzie odgrywała ważną rolę zawsze. Ta odpowiedzialność będzie dla nas zawsze ważna, podkreślił Heiko Maas w Centrum Świętego Maksymiliana. Czyli pierdu, a nasza dyplomacja i tak i PiS z tego nic nie zrobią. No co dalej, ponieważ przecież Jacek Czaputowicz, szef naszego MSZ-u. A już go tam grillowali Amerykanie, nie wiem czy wiesz. Jakiś czas temu powiedział w Die Welt, że nie będzie walczył o reparacje wojenne od Niemiec. Ale ja z innej kwestii troszeczkę. On wcześniej mówił, że będzie zawsze bronił Niemiec tam w tych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, ale Amerykanie chyba zadzwonili. Mówię, ty, ćwoku jeden, przestań tu być niemieckim Volksdeutschem, bo jak nie, to zaraz tu twoja teczka wypłynie, czy jakoś inaczej mu przemówili, albo prosimy cię grzecznie. Ja nie wiem, jaka była rozmowa, ale wiem, że ten piesek już dzisiaj szczeka inaczej i w sprawie Nord Stream mówi, Polska, już tam on nie może tego powiedzieć, Polska w konflikcie. USA, Niemcy, stanie po stronie Ameryki, Ameryki, ja tam nie mógł tego powiedzieć, ale widać, że tam przypiekali dziada nieźle i już śpiewa z innego klucza ta menda. O tym za chwilę jeszcze powiemy, ale wróćmy do jego wypowiedzi sprzed kilku tygodni. Ten temat nie istnieje w relacjach między naszymi rządami. Powiedział o reparacji wojennych od Niemiec. Polskie społeczeństwo jednak potrzebuje tej debaty, ale nie chcemy jednak, by ta sprawa obciążała nasze relacje. Także nie, ona ma tylko budżet fryców obciążyć, a nas lżejszym uczynić. No proszę bardzo, nie chcemy relacji niczym obciążać, tylko budżet. W takim razie no, szef polskiej dyplomacji mówi, że nie będziemy obciążać relacji z Niemcami sprawą reparacji od Niemiec. No to dlatego oni mogą spokojnie, mając takich Volksdeutschów w polskim rządzie, mówić, że oni przyjmują odpowiedzialność wszelaką, mogą jeszcze dwa razy obejść tam Birkenau dookoła, proszę bardzo, jeszcze parę foci, mogą nam zrobić sweet focie. Czyli twoim zdaniem to nie jest prognostyk na to, że uzyskamy reparacje od Niemiec? Zero, nic. Czyli pusta ci gadanina. Ludzie to są przecież sprzedawczyki, to są przecież ludzie, którzy sprzedali Polskę jak Morawiecki Unii Europejskiej, jeszcze się tym tak ten dureń chwali, no to już w ogóle w Sandomierzu, gdzie ludzie naprawdę troszeczkę mają oleju, jeśli chodzi o Unię Europejską w głowach, no on się chwali, że on wprowadził Polskę do Unii Europejskiej i musi mu Miller tam wytykać, chłopie nie chwal się, to ja wprowadzałem i tam się nawzajem przeciąganie liny robią, także to są ludzie o mentalności sługusów, to są ludzie o mentalności płatnych zdrajców, płatne pachołki Rosji kiedyś były, płatne pachołki Niemiec, zresztą niekiedy jednym i drugim służą.
Nie kończymy z Czaputowiczem. Tak jak mówiłeś, chyba naoglądał się Idź Pod Prąd TV i ogłosił, że w sporze między Niemcami a USA o Nord Stream 2 nasz kraj staje po stronie Ameryki. Mówiliśmy o tym wczoraj, że USA mogą już nawet za kilka tygodni nałożyć sankcje na firmy budujące gazociąg oraz finansujące je banki, ale tutaj trochę w sukurs idzie wiceszef polskiego MSZ Szymon Szynkowski-Welsenk w rozmowie z Rzeczpospolitą. Powiedział, że decyzja USA o nałożeniu ceł na import aluminium i stali nie była dobra. Unia musi pokazać, że nie pozwoli na wprowadzanie przez Amerykanów kolejnych sankcji, ale jednocześnie nie chcemy eskalować napięcia w stosunkach z Amerykanami, nie chcemy wprowadzenia przez Unię retorsji, które uniemożliwiłyby dalszy dialog. Czyli no, jesteśmy za, a nawet przeciw. Czyli jest bełkot, wycofują się rakiem, nie wiedzą co zrobić, kompletny chaos w tej pisowskiej bandzie. Czy nie wiem już dzisiaj, czy to jeszcze pisowska, bo tam już pani idiotka profesor Pawłowicz to już prosi ten rząd o coś. No pan Czaputowicz też z PiS-em jest tak lekko związany. Luźno związany. Także ma luźny stolec ministerialny, można tak powiedzieć. O tym, co mówią te barany z PiS-u w rządzie, czy z tych innych lewackich partyjek, nie ma co mówić, bo prawdziwe rozmowy rozegrały się na linii Putin-Merkel. I tam doszło do rzeczywistych rozmów. Oni jeszcze prężnie napinają muskuły i powiedzą, że tu żadne osoby trzecie nie będą nam dyktować, czyli Trump nie będzie nam tu mówił, co my mamy robić, ale kilka takich obserwacji. Pierwsza, znowu powtarzali jak mantrę to kłamstwo, że Nord Stream to jest tylko przedsięwzięcie biznesowe. To powiedział Putin, Merkel, tam wcześniej podobne rzeczy z niemieckiej strony nie szły. Upolitycznie z tego. Że to w ogóle nie ma związku z polityką, a potem mówili o tym, że to Ukrainie tam nie odetnie, że tu Merkel mówi, że no nie można pozwolić, żeby tam tego, czyli wiecie, bełkoczą podobnie. No obiecali podobnie Ukrainie, że będzie tranzyt, a później no, ale porozumienie no, wicie, z Mińska. Wicie, rozumiecie, jest ciekawostką jest, że nie było wspólnej konferencji prasowej i wspólnego komunikatu, także, a rozmawiali 3 godziny. Rozmawiali 3 godziny i praktycznie co nie wiadomo oznacza? O czym. Myślę, że pakt Ribbentrop-Mołotow te mendy tutaj znowu knują i dlatego patrząc też szczególnie na wczorajsze te informacje, na ostrzelanie ambasady amerykańskiej w Turcji, na to, że Chiny w tym samym czasie powiedziały, że popierają Turcję w konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi, myślę, że mamy do czynienia z jakimś przesileniem. Dlaczego takim się spieszy? Powiedzieli w Messebergu Merkel i Putin, że budowa Nord Stream 2 powinna zakończyć się do końca przyszłego roku. Tego, że im się spieszy, to wiemy, ale dlaczego do końca nie? To jest jakaś tajemnica. To mówiliśmy o tym, że oni będą próbowali właśnie w tamtym albo w tym roku dokończyć tego dzieła likwidacji państw narodowych. Prawdopodobnie boją się, że z jednej strony świadomość duchowa, szczególnie w tej części środkowej Europy rośnie, ale z wyniku najeźdźców, nachodźców, to już także obywatele Austrii, obywatele Niemiec i tak dalej coraz bardziej zaczynają myśleć. Tu Brexit był właśnie pokazaniem, że coś zaczyna się w tych już takich, wydaje się, utuczonych, takich lewackich społeczeństwach zaczyna się dziać. A do tego teraz doszła pomoc amerykańska, że Amerykanie mówią, że przeorają oblicze polityczne Europy. Myślę, że dlatego oni się tak spieszą, żeby zamknąć możliwość jakichś zmian demokratycznych w Europie. Stąd te narady, stąd to wmieszanie się Chin bezpośrednio w konflikt Ameryka-Turcja, stąd te działania Chin i Rosji i Niemiec na terenie Syrii, czyli u granic Izraela. Przypominam, że to już przypomina mocno tak zwany kontekst eschatologiczny, czyli zakończenia tej fazy dziejów świata. Jezus Chrystus mówiąc, wielki nakaz misyjny, sprawdźcie sobie koniec Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, ostatnie wersety. Tam wysyła swoich uczniów, żeby szli na cały świat i ze wszystkich narodów czynili uczniów, głosząc im Ewangelię, żeby ich chrzcili i nauczali zachowywać, żyć wszystkim, co Jezus pokazał w swoim słowie. A na zakończenie jest taka myśl. A ja jestem z wami. Oto ja jestem z wami aż do skończenia świata, tego świata. Czyli ten świat nie jest wieczny. Ten stan rzeczy, który jest teraz, nie jest wieczny. On się kiedyś skończy. I później nauka apostolska pokazuje różne
znaki, różne opisy czasu końca, a w dniach ostatecznych będzie. I tu jest cała lista, apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, na przykład możecie sobie też to sprawdzić. Księga Apokalipsy to opisuje. I Jezus mówił, umiecie pogodę po chmurkach rozpoznawać, umiecie pory roku, że nadchodzą, po pąkach, które dojrzewają, które już są gotowe do pęknięcia rozpoznawać, a znaków czasu nie potraficie rozpoznać. Ludzie żyją w chocholim tańcu, myśląc, że zawsze będzie tak, jak było. Nie. Przed potopem też tak myśleli, że zawsze będzie tak, jak było. Aż ostatni człowiek wszedł do arki, arka się zatrzasnęła i rozpoczął się potop. Ta sama analogia jest w słowach Jezusa opisana w Ewangeliach. Sprawdźcie sobie. A żeby rozpoznać znaki czasu, do czego wzywa Jezus, trzeba zajmować się polityką. Amen. Bo jak powtarzasz, antychryst będzie politykiem. Chrześcijanie, którzy nie zajmują się polityką, są po pierwsze grzesznikami, bo nie słuchają Jezusa Chrystusa. Po drugie są głupcami. I po trzecie są ślepcami. Czyli nie mogą prowadzić innych ludzi. Nie mogą im tłumaczyć rzeczywistości, w której żyją. Wczoraj mówiłem o tym, jak w Amerykanie... drzemają. Tak, drzemią. Śpią. To o tym mówiłem w kazaniu niedzielnym. Mówiłem niedawno przykład amerykańskich kościołów. Biblijne spotkanie, nabożeństwo jest przed południem, a po południu jest dyskusja polityczna. Paru chrześcijan, którzy lepiej orientują się w sytuacji, niekoniecznie muszą to być pastorzy, naświetla aktualny stan polityczny w kościele, w tych samych ławkach. Przychodzą mężczyźni głównie i słuchają i dyskutują. To jest światłe chrześcijańskie społeczeństwo, a nie nasza ciemnota zborkowa. Poruszyłeś temat... Zborki to nazwa kościołów protestanckich, tak, ze starego tłumaczenia Biblii. Kościół w takich tych XVII-wiecznych tłumaczeniach tłumaczony jako zbór, czyli zgromadzenie, to już archaiczna nazwa. Do dzisiaj część protestantów nazywają te swoje kościoły zborami, dlatego my to nazywamy zborkowe towarzystwo. Poruszyłeś temat Chin. Chiny rzeczywiście planują włączyć Syrię w swój projekt nowego jedwabnego szlaku i deklarują coraz większe zaangażowanie w odbudowę tego kraju. Czytamy na portalu wnp.pl. Chińskie plany w Syrii są zbieżne z planami Iranu, który od dawna dąży do stworzenia szlaku tranzytowego łączącego Iran z Libanem i Morzem Śródziemnym. To jest ta apokaliptyczna koalicja. Kościół rzymskokatolicki, komuniści i muzułmanie, czyli lewacy i muzułmanie. 2015, zobaczcie sobie takie nauczanie. Nie pamiętam tylko kolejności. Komunizm, katolicyzm, islam chyba, albo komunizm, islam, katolicyzm. Sprawdźcie proszę, jak to tam było. Możecie sobie znaleźć to, o tym już mówiłem. To się dzisiaj dzieje. Jaki jest dzisiaj, cel tego sojuszu? To już dzisiaj jest u bram Izraela. Ostatnim państwem narodowym, które będzie się opierało rządowi światowemu, będzie Izrael. Zobaczcie, jak oni silnie mają swoją, mają sojusz z Amerykanami, ale mają swoją broń atomową. To jest ich gwarant. Mają silnie przygotowane społeczeństwo, uzbrojoną armię. Oni się z nikim nie patyczkują. To będzie ostatnie państwo narodowe w świecie. I przeciwko wszystkie inne narody, chcąc już, że tak powiem, ten ład i spokój zbudować, żeby był jeden światowy rząd, będą na koniec musieli zniszczyć Żydów. Stąd zainteresowanie komunistów i Watykanu Syrią i bo to już jest przecież bezpośrednie, to jest u granic, u bram Izraela już dochodzimy. Już Chińczycy tam są, już kacapy tam są. Islam jest już tam od dawna. Nowy wątek również w sporze USA z Turcją. Mówiliśmy o tym więcej wczoraj. Turcja już zadeklarowała, wypuścimy Bransona, jeśli USA darują nam miliardy dolarów grzywn nałożonych na nasze banki. Stany Zjednoczone odmówiły Turcji. Czy to dobry krok Trumpa? Oczywiście, że tak. Z mocarstwem? Będą warunki stawiać? Na kolana, Bisurmany! To mówi przywódca chrześcijańskiego, z terrorystami się, wolnego świata. Dyskutuje. No i tyle w temacie. Kolejna informacja. Prezydent Tajwanu jest w Stanach Zjednoczonych. Chiny protestują. O tym może więcej pod koniec tygodnia porozmawiamy z redaktor Hanną Shen, naszą korespondentką na Tajwanie. Bardzo dobry ruch administracji Donalda Trumpa. Bardzo mnie to cieszy. Podzielam też radość Tajwańczyków, którzy cieszą się, że teraz Stany Zjednoczone kończą tę politykę jednych Chin i zaczynają uznawać Republikę Tajwanu jako partnera wolnego świata już oficjalnie, bo nieoficjalnie to cały czas się działo, ale wizyty na tak wysokim szczeblu to już jest oficjalne uznanie.
My przypominamy, że na stronie e-wybory.pl, e-wybory.eu, trwa sonda prezydencka. Marian Kowalski wygrywa w tej sondzie, ale możemy ten wynik jeszcze poprawić. A propos prezydentów, to Donald Trump, przypomnijmy, powiedział, że Rosja nie jest tak groźna jak Chiny. Wczoraj ty mówiłeś, że to jednak Rosja jest najgroźniejsza, jeśli chodzi o propagandę. Jeśli chodzi o kłamstwo, najgroźniejsza jest Rosja. I taka rzeczywiście jest prawda, ponieważ ujawniono nowe rosyjskie cyberataki przed wyborami do Kongresu USA. Rosyjscy hakerzy stworzyli fałszywe domeny łudząco podobne do stron internetowych dwóch konserwatywnych think tanków. Mówiliśmy o wilkach, macie wilki w owczej skórze. Zobaczcie, jak kacapy, to jest diabelskie metody, wprowadzają w swojej polityce zwodzenia ludzi. A trzy inne wykryte domeny zaprojektowano tak, by wyglądały na należące do amerykańskiego Senatu. Także gra jest na wysokim poziomie. Widać, że Rosji bardzo zależy na tym, żeby te wybory do Kongresu USA sfałszować, wpłynąć na to, żeby kto wygrał te wybory. No, na pewno nie biblijni chrześcijanie, ci, którzy są za tym, by wolność religijna, wolność gospodarcza, wolność polityczna była rzeczywiście podstawowym prawem obywatelskim. Tak jak to dał Bóg. Oczywiście prawo do broni, tu niebawem myślę znowu Andrzeja Turczyna, zaprosimy, żeby również Amerykanom nie zostało zabrane. Prawo do broni jest gwarantem ustroju Stanów Zjednoczonych, że będzie to ustrój Boży. Jak ktoś tego nie rozumie, no to więcej możemy tłumaczyć przy okazji innego programu. To broń w posiadaniu poszczególnych Amerykanów jest gwarantem przestrzegania przez rząd praw Bożych zapisanych w Konstytucji. Nie papier, tylko strzelba lub karabin w każdym amerykańskim domu. Anglicy się już o tym przekonali jakiś czas temu. A propos ustrojów, to właśnie ksiądz Tadeusz Rydzyk mówił o spotkaniu z przedstawicielami amerykańskiego kongresu, że próbował im wytłumaczyć, że walka z komunizmem w Polsce wciąż trwa i komunizm się wcale nie skończył, i pogratulował Amerykanom konserwatywnego prezydenta. Powiedział, jak idź pod prąd. No szkoda, że nie było tak mocnego głosu podczas kampanii wyborczej ze strony Radia Maryja i Telewizji Trwam, popierając Donalda Trumpa. Powiedziałem, że niezależnie od poglądów, gratuluję Wam prezydenta, który wprowadza z powrotem normalność, to znaczy naturalne prawo do życia. Tu można pochwalić księdza Tadeusza, że powiedział jedną z prawd, która jest skrzętnie przed Polakami ukrywana. To jest prawda, która legła u podstaw zmowy okrągłego stołu biskupów katolickich i morderców komunistycznych. Ta prawda to, że komunizm w Polsce upadł. Pamiętacie, kto tę prawdę pierwszy ogłosił? Znaczy prawdę, to kłamstwo opakowane w złotko, w sreberko prawdy. Kto pierwszy ogłosił tę prawdę? To kłamstwo? Telewizja reżimowa, komunistyczna, którą dzisiaj bracia Kurscy, jeden z jednej strony, drugi z drugiej, Łuk Kurski, znacie sprawę. To jak telewizja, Polacy wiedzieli, przecież za komuny Polacy wiedzieli, że telewizja kłamie. A telewizja powiedziała, że komunizm się skończył. Jakaś taka idiotka słodka wyszła i powiedziała, to jakaś aktoreczka. Bardzo dobrze, że ksiądz Tadeusz Rydzyk mówi w tym obszarze Polakom prawdę. I właśnie za to go chwalą Amerykanie, za to go chwalił ten kongresmen z Teksasu, że w obszarze walki z komunizmem, przynajmniej na razie, ksiądz Tadeusz przypomina to podstawowe kłamstwo, którym Polacy są notorycznie karmieni. Komunizm nie upadł, komunizm się przepotwarzył, komunizm dzisiaj jest groźniejszy niż był 30 lat temu. Dzisiaj staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie, czy ksiądz Rydzyk zbuduje amerykańską partię w Polsce. Mam jak nadzieję, się oprze że... na prawdzie? Tak. I wtedy możemy mówić o koalicji. Jeśli będzie dalej zwodził Franciszkiem Polaków, nie. Dostaliśmy list od Wojtka z klubu Idź Pod Prąd. Warszawa, pozdrawiamy i dziękujemy serdecznie. Chciałem przypomnieć rocznicę
która często pozostaje w cieniu innych polskich sierpniowych rocznic. W dniach między 7 a 21 sierpnia 1944 roku rozegrała się końcowa walka, faza walk o Normandię, zwana bitwą pod Falaise. Kluczową rolę odegrała w niej polska pierwsza dywizja pancerna pod dowództwem generała Maczka. Evan McGillivray, autor książki Generał Stanisław Maczek, Stal i Honor, tak opisuje fragment walki, jeśli pozwolisz. Ja już czytałem, bardzo dziękuję za to przypomnienie. To jest miód na moje uszy. Pierwsza dywizja pancerna zabezpieczyła Maczugę rankiem 19 sierpnia. Zgrupowanie pod dowództwem majora Aleksandra Stefanowicza, składające się z pierwszego pułku pancernego, wzmocnionego dwiema kompaniami batalionu strzelców podhalańskich i dywizjonem artylerii przeciwlotniczej pierwszego pułku artylerii przeciwpancernej, sformowało na czas obronę, by odeprzeć silny atak z północnego wschodu. Gdy tylko Polacy zajęli pozycję od strony Chambois, pojawiła się kolumna nieprzyjacielskich czołgów, pojazdów pancernych różnych typów, wozów ciągniętych przez konie i liczna grupa piechoty. Cała ta masa poruszała się powoli i z uporem wąwozem wzdłuż, nieświadoma, że znajdują się one już w rękach Polaków. 19 sierpnia 50 armat czołgowych i 100 karabinów maszynowych na rozkaz majora Stefanowicza otworzyła ogień do Niemców. Nieliczni umknęli z tej rzezi, wystrzały i wybuchy rozlegały się wzdłuż drogi jeszcze do późnej nocy. Niemcy zareagowali szybko szeregiem gwałtownych i często rozpaczliwych ataków, które zaczęły się nocą i trwały przez następne dwa dni. Improwizowane grupy bojowe 7 Armii jedna za drugą nacierały na wzgórze, a Maczek rzucił do bojowy całe siły, jakimi dysponował. I podsumowuję, po bitwie brytyjskie Ministerstwo Informacji wydało komunikat prasowy o zakończeniu kampanii w Normandii. To Polacy, a dokładnie pierwsza dywizja pancerna pod dowództwem generała Maczka, jak ujawniono oficjalnie, odegrali główną rolę w przypieczętowaniu alianckiego zwycięstwa w Normandii, zamykając 21 sierpnia lukę, która była ostatnią drogą ucieczki wyczerpanej niemieckiej 7 Armii na wschód od Argentan. Przez 6 dni ciężkich walk polska dywizja opierała się furii dwóch korpusów pancernych SS, wzięła około 5 tysięcy jeńców, w tym jednego generała i 140 oficerów. Wojtek poleca artykuł o bitwie na niezłomni.com, a także stronę poświęconą bitwie o Normandię memorialmontromel.org. Warto pamiętać, dodaje Wojtek, że mieliśmy generała, który nieźle skopał D Niemcom pomiędzy wrześniem 1939 a majem 1945. Stoczył kilkanaście bitew i to uwaga, żadnej nie przegrał. Nie przegrał, żadnej. Chwała bohaterom, pozdrawiam. Amen. Wojtek, my pozdrawiamy Wojtka. Dziękujemy za to przypomnienie. Jeszcze skomentuję. Widać, że Polacy działali w ogromnym, nieproporcjonalnym starciu. Tu jedna brygada, a tu dwa korpusy. Korpusy to są dużo większe jednostki taktyczne niż jedna brygada pancerna. Także Polacy, widać, jak pokazali swój kunsz bojowy. Mieli nawet gorsze uzbrojenie, bo tu na pewno niemieckie czołgi były lepsze od brytyjskich, ale mieli świetnego generała i mieli wolę walki. To trzeba zawsze pokazywać. To coś takiego jak husaria. No może z tą, że gorsze uzbrojenie to nie, ale zawsze działali jako nieliczni przeciwko tłumom i zawsze wygrywali. No i tutaj pytanie... Zawsze, jeśli chodzi o husarię. Pytanie, i dlaczego teraz, to... Ale czekaj, bo to pozwól, że proszę ja... Proszę bardzo. Robię. Ale widać, że mamy te same myśli. A ja się pytam, gdzie jest film? A, no właśnie. O tych wielkich Polakach, o tych wielkich czynach. Gdzie jest film, który by pokazał światu, jak wielkie jest polskie bohaterstwo? Na razie to prezydent Trump rok temu w lipcu to pokazywał. Gdzie jest film, który by rozgrzewał serca Polaków i budował w nas znowu marzenia o wielkiej Polsce? Właśnie dlatego zdradziecki PiS musi odejść. To jest kolejne pole, gdzie PiS prowadzi ludzi, Polaków, w mentalność szarańczy, w mentalność niewolników. Ten mówca pogrzebowy będzie tylko piękne peany na cześć naszych klęsk opowiadał. A gdzie jest historia naszych zwycięstw? Gdzie jest nadzieja? Gdzie jest prowadzenie? Gdzie jest wizja wielkiej Polski?
PiSie tego nie znajdziesz. Na razie wizja tych bohaterskich Polaków jest pokazywana w amerykańskich filmach, w zagranicznych książkach. Polecamy tę książkę Ewana McGillivraya, generał Stanisław Maczek, Stal i Honor, a my czekamy na polskie dzieła. Na ten temat mam jeszcze prośbę o to, żeby chętni z okolicy Kłodzka zgłaszali się do klubu Idź pod prąd, zachęcamy do kontaktu. Polecamy też klub Idź pod prąd Trenton w Stanach Zjednoczonych. Mamy zdjęcia od Piotra i jego małżonki z Muzeum Kreacjonizmu w Kentucky. Dziękujemy też za niesamowitą koszulkę z Donaldem Trumpem od Piotra właśnie. Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy. Dziękujemy. I polecamy jeszcze Muzeum Kreacjonizmu w Kentucky. Mamy już, dziękuję Kornel, za wyniki sądy, wybory prezydenckie, wybory EU. Mówca pogrzebowy ma 13%, niewiele ponad 13%. Kogo my tu mamy jeszcze? Paweł Kukiz, świetny wynik, niecały procent. Marian Kowalski, uwaga. To on już tylko soki jak kowy pije chyba. 50,66%. Czyli pierwsza tura w Czyli internecie. Pierwsza tura, pierwsza Byłaby pozycja, Marian Kowalski. Donald Gratulujemy Tusk. Ci, Marian. Donald Ale. Tusk, daleko, daleko. Inni, Janusz Korwin-Mikke również daleko. Gratulujemy Marianowi Kowalskiemu. Ale przede wszystkim dziękujemy Wam. To nie jest nasz sukces, w sensie tylko nasz tutaj, jak siedzimy, czy to, co robimy w telewizji. To jest sukces Polaków, to jest Wasz sukces. Bez Was my tego byśmy nie dokonali. Ale pamiętajmy, że oprócz tych sił ludzkich, co jest? Bez Niego, Jezusa Chrystusa, byśmy tego nie dokonali. Pamiętajmy o tym, żeby właściwie rozkładać akcenty i dziękować przede wszystkim Bogu, a potem ludziom, bo inaczej będziemy bałwochwalcami, będziemy mieli kult idolów, a my chcemy oddawać cześć temu, który prawdziwie na nią zasługuje, jedynemu Bogu Wszechmogącemu. Amen. Tak się kończy, nie? Amen. Dziękujemy całej ekipie technicznej tutaj w letnim studiu Idź pod prąd, które jest z nami i pracuje. A ja jeszcze na koniec zapraszam Państwa na profesora Rychwałda na wakacjach. Ewolucja gada, jest już ten film na Twitterze. Jarosław Kaczyński, podglądając profesora Rychwałda przy pracy, również wybrał się w Beskid Sądecki. Zobaczcie, co oglądał Jarosław Kaczyński. Jaką niezwykłą sytuację uchwycił profesor Rychwał. Polecamy. Przy pracy Mesjasza ewolucjonizmu. Polecamy obserwować profesora Rychwałda na Twitterze. Mam nadzieję, że niebawem też ten film na Facebooku i na YouTubie. A my żegnamy się z Państwem. Dzisiaj był ze mną pastor Paweł Chojecki. Dziękuję Ci. Dziękuję bardzo. Serdecznie to był program Kowalski, Chojecki odpowiadają. Marian Kowalski jest na urlopie. Pozdrawiamy i widzimy się jutro o godzinie 13. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zobaczcie Państwo gada, który niemal wyszedł z wody, ale jeszcze trzeba mu dopomóc. Wyjdź. Wyjdź, ewolucja, wyjdź. Wyjdźże. Gad nie chce ewoluować. Chce być dalej w wodzie. Wyjdź, gadzie. Wyjdź, gadzie, na ląd. Kreacjonistyczne ścierwo.